Rozciąganie dla opornych, czyli dla tych, którzy nie mają czasu albo uważają, że nie mają czasu na e, rozciąganie. Czy po każdym treningu muszę rozciągać całe ciało? Rozciąganie dla opornych, czyli dla tych, którzy nie mają czasu albo uważają, że nie mają czasu na e, rozciąganie. Czy po każdym treningu muszę rozciągać całe ciało? E, no niekoniecznie, aczkolwiek im więcej rozciągania, tym lepiej, bo każda osoba powinna się rozciągać ze względu na nasz styl życia, lepsze, gorsze strony, m, prace i przeciążenia statyczne, a do tego jeszcze dochodzi aktywność fizyczna, przeciążenia dynamiczne, więc te mięśnie naprawdę są mocno, bardzo mocno. Obciążone, więc rozciągać powinien się każdy, a w szczególności osoby aktywne, fizyczne, czyli właśnie my, biegacze, dbajmy o te nasze mięśnie, stawy więzadła, bądźmy przykładem sprawnego atlety, którego warto naśladować, żeby fajnie się na nas patrzyło, żeby ludzie też chcieli biegać, jak nas widzą, jak widzą maraton, jak widzą, jak trenujemy, żeby też chcieli biegać tak jak my i żebyśmy zarażali tym sportem. Więc jeżeli nie mamy czasu na rozciąganie i po prostu uważamy, że, że, że no nie dajemy rady i tak dalej. No to tutaj mam dla Was porady dla rozciągania, dla opornych. Trzy takie porady, jeśli dobrze wcześniej policzyłem. Więc tak, rozciągaj mięśnie, które najmocniej pracowały na danym treningu. Na przykład przy interwałach, no to wiadomo, łydki bardzo mocno pracowały, tak? bo dynamiczny ruch, no to rozciągamy łydki. Dwie minuty rozciągnięcia jednej łydki, dwie minuty drugiej łydki. To więc to 4 minuty. Co to jest cztery minuty? Nic. Kolejna sprawa. Drugi punkt rozciągania dla opornych. Rozciągaj miejsce poprzedniej kontuzji albo tam, gdzie Cię boli. Więc na przykład coś biodro z biodrem było nie tak, no to rozciągamy. Albo inaczej. Coś było z kolanem, no to okolice kolana, czyli właśnie biodro albo pasmo biodrowo-piszczułowe tyłu do przodu do rozciągamy. Nie? Punkt trzeci. Rozciągaj miejsce, które masz przyciążane notorycznie, czyli na przykład praca siedząca, praca za biurkiem. No to bardzo mocno przygurczane są cały czas biodra, kręgosłup też boi, no więc rozciągaj biodra. Dwie minuty na jedno, dwie minuty na drugie, mamy cztery minuty. Rozciąganie i teraz wracamy do całości. Ile nam czasu zajmie to całe rozciąganie? Pierwszy punkt mięśnie treningowe, tak zwane, te które najmocniej pracowały. 2 minuty jedna noga, 2 minuty druga noga, więc mamy 4 minuty. Drugi punkt. Rozciągamy e, miejsce kontuzji, tak, okolice kontuzjowaną, więc 2 minut na jedną, 2 minuty na drugą. Kolejne 4 minuty, 4 plus 4 jest 8. I kolejne e, przeciążenie nasze statyczne, czyli np. biodro, gdzie siedzimy bardzo długo, 2 i 2, 4, czyli mamy 8. E, i kolejne 4, więc mamy 12 minut. Tak dobrze policzyłem? 2 plus 2 jest 4, plus kolejne 4 jest 8, plus kolejne 4 jest 12. Więc mamy 12 minut rozciągania. Co to jest? To jest nic. A jeżeli masz mało czasu na rozciąganie, to obetnij ostatnie kilometry, a wrzuć rozciąganie, bo ta część sprawnościowa jest ważniejsza. Niż, niż kilometry, bo mm, jest różnica. Jeżeli Ty się lecisz na wszystkie strony, bujasz, albo pojawia Ci się kontuzja, pojawia Ci się ból, jesteś wtedy mniej efektywny, no i też oczywiście możesz zaprzestać swojej ulubionej aktywności fizycznej, no bo będzie kontuzja. Więc dbaj o siebie i poświęć te e, parę minut na rozciąganie. I to rozciąganie, tak jak zawsze mówię, nigdy nie może być bolesne, no bo nie wytrzymasz tych dwóch minut, w tej pozycji, więc rozciąganie nie może być bolesne. Jakiś tam dyskomfort może być, ale nigdy ból. Dwie minuty, jedna pozycja, trzy punkty, tak jak powiedziałem. Pierwszy punkt, miejsce najbardziej pracujące. Drugi, okolica koncuzji. Trzecie, e, miejsce narażone na przeciążenia statyczne. I mamy te kilkanaście minut na rozciąganie po każdym treningu. A na weekend, kiedy mamy więcej czasu. Poświęćcie takie 40 minut na solidne rozciąganie z rolowaniem. I biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć.